jeśli ta osoba czuje, że ja sobie zadałem trochę trudu i pracy, żeby wiedzieć o tej osobie, skoro jestem dziennikarzem, bo fotografia to jest dziennikarstwo również, prawda? No to wtedy ma większe zaufanie i wie, że ja będę dążył do stworzenia takiego portretu, który jest prawdziwy. Natomiast jeśli nic na jego temat nie wiem, no to wiadomo, że zrobię byle co i będę głównie starał się złapać takie momenty, jak ktoś ma, wiesz, nie wiem, mruży oko albo podpiera się dłonią, bo jest chwilowy gest, a wygląda na to, że całe życie jest zmęczony i zamyślony i tak dalej, i tak dalej. Więc rozmowa. Bardzo często ludzie się niesamowicie boją fotografa, w związku z tym lepiej zrobić to zdjęcie w ich środowisku, czyli w ich domu albo w kawiarni, którą najbardziej lubią, niż ciągnąć ich do studia, bo tam rzeczywiście jak ktoś się boi, to jeszcze te lampy, te białe ściany stwarzają już taką atmosferę kompletnej izolacji, tak. Oczywiście czasami ani to nie działa i człowiek jest taki spięty i żeby go nagle tak zrelaksować, no to można mu zaproponować właśnie tam, nie wiem, lampeczkę koniaku na przykład, czy wina. Albo jak już w ogóle nic nie działa, no to po prostu powiedzieć mu, że to już koniec i w tym momencie robić szybko parę zdjęć. One są bezcenne, bo nagle to spięcie znika z twarzy i człowiek jest uśmiechnięty i radosny. Tyle, że znowu to nie musi być prawdziwy obraz tego człowieka. Może to napięcie jest bliższe charakterowi tego człowieka, ale tu znowu no, każdy chce być jednak ładny na tym zdjęciu i korzystnie wyglądający. Przede wszystkim mobilizuje. Mnóstwo ludzi uprawia fotografię nie jako swój zawód, tylko jako hobby, zamiłowanie. I bez takich inicjatyw jest bardzo trudną mobilizację. To daje możliwość spotkania najlepszych fotografów, posłuchania wykładów i wreszcie takiej wymiany zdań, rozmowy już po tym wszystkim. Ściągają tu ludzie z całej Polski i chapeau bas Maxowi Strzeczkowskiemu, który to wymyślił i to prowadził. To jest wiosna fotograficzna. W Lublinie prowadzi, to się nazywa Galeria Akademia Odkryć Fotograficznych. O. No i to ma też wymiar niesamowity, wystawy zewnętrzne, wewnętrzne, bo to się w takim dużym ośrodku kultury dzieje, także fantastycznie to wszystko wygląda. Ja bym radził, żeby nie przestrzegali żadnych wytycznych. Tylko po prostu nie trzymali się żadnych reguł, żadnych zasad, które kiedyś tam zostały ustalone o takim czy innym kadrze złotym. Broń Boże, niech po prostu każdy działa intuicyjnie po swojemu i mniej będzie takich właśnie ograniczeń wynikających potem z dyskusji, że ktoś powie, o, ale to nie można uciąć głowy, że trzeba światło na głowę. Nie, to są bzdury, to po prostu każdy musi autorsko fotografować po swojemu i tak jak już powiedziałem, intuicja tu ma ogromne znaczenie. Nie przejmować się tym, że aparat musi być zawsze prosto skierowany,
żeby zdjęcie było dynamiczne, bardziej dynamiczne, można go zawsze schylić, prawda? Można, ale to wszystko zależy od tego, co się fotografuje i o czym się opowiada i tyle, no. Mistrza kreacji to jest taka, że może być tylko jedna, żeby po prostu nie inspirować się czyimiś pracami, zdjęciami już zobaczonymi, tylko żeby po prostu inspirowało nas życie, czyli to, co zobaczyliśmy, co nam bardzo mocno zapisało się w pamięci, odtworzyć, przerysować i w swój sposób skomentować. Oczywiście fotograficzny. Autorskość jest bardzo ważna. Nie, w ogóle nie wolno się patrzeć na to, co się w tej chwili drukuje, co się drukuje w pismach, w pismach fotograficznych czy pismach mody, bo cały czas ten rynek jest uzależniony od jakiejś mody, od jakiegoś, o jakiejś tendencji fotografowania. Niech każdy to robi po swojemu. Nawet gdyby mu ktoś powiedział, a słuchaj, tak to fotografowali 50 lat temu i 30 lat temu, to nieważne, to jest twoje. Ktoś, kto chce tak robić, niech to robi. To, że obraz powstaje na matrycy, a nie na filmie, nie oznacza, że warto robić odbitki. Można przecież robić odbitki na papierze fotograficznym, prawda? Jest to szalenie ważne, żeby ta fotografia funkcjonowała w różny sposób, prawda? Nie tylko w formie książki, ale również w formie odbitki, którą można powiesić sobie na ścianie albo w galerii, w formie plakatu, który wisi w przestrzeni zewnętrznej, w formie billboardu i tak dalej, i tak dalej. Te pola działania fotografii są niesamowicie szerokie i tylko trzeba sobie zdawać z tego sprawę właśnie przy wymyślaniu, zwłaszcza w reklamie, koncepcji zdjęcia, jak ono będzie funkcjonowało, czyli jeśli ma być to billboard, to oczywiście to zdjęcie, reklama ma być bardzo skrótowa, bardzo prosta do odczytania, bo wiadomo, że kierowca nie ma czasu, żeby tam gdzieś się analizować detale. Tak. Natomiast jeśli to jest zdjęcie, które wiadomo, że będzie funkcjonowało na przystanku autobusowym, gdzie ludzie czasami czekają 5, 10, 15 minut i mają bardzo dużo czasu, żeby bawić się i analizować te szczegóły, proszę bardzo, trzeba je zrobić inaczej już. Kiedyś pamiętam, na początku tacy niezbyt zorientowali w działaniu reklamy ludzie w agencjach, na przykład zamawiali jedno zdjęcie, które miało funkcjonować zarówno w prasie drukowanej, jak i na pocztówkach, na plakatach, i to była porażka. Za każdym razem trzeba pomyśleć o tym, z jakiej odległości to ludzie oglądają, ile mają czasu, ile czasu mogą poświęcić na oglądanie tej pracy. W kreowanej fotografii, jeśli wiemy o tym, że to będzie wystawa, no to powinniśmy sobie zdawać sobie sprawę, jakie wielkości będą te odbitki i wyobrazić sobie, że na przykład zupełnie inaczej działa odbitka w formacie 1,50 m na 1 m niż odbitka 30 na 40 cm i brać to pod uwagę po prostu.